że wy tutaj jesteście, że nie daliście się tej pogodzie i zechcieliście wziąć udział i to cieszy. Widzimy się już za 2 tygodnie, mam nadzieję, też w takim gronie na biegu imienia Tadeusza Zielińskiego. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Dla małych będą animacje, różne zabawy, konkurencje. Dla nieco starszych po prostu zawody sportowe, ale też i koncerty. Strefa cateringowa, będzie może sobie coś usiąść, zjeść, popatrzeć, jak inni biegają i albo wyskoczyć na rower, albo pobiec w biegu na 10 km, tudzież w rajdzie, nawet nie rajdzie, po wyścigu Nordic Walking na 4,6 km. Także mam nadzieję, że w tym składzie, w którym tutaj jesteśmy, również spotkamy się za te 2 tygodnie. Nie pozostaje mi nic innego, jak przekazać głos dalej i rozpocząć, myślę, tę ceremonię dekoracji tych, którzy dzisiaj przybiegli w pierwszych rzędach. Drodzy Państwo, podium nie ma celowo, dlatego że nie mamy tutaj pierwszych, drugich, trzecich, siódmych. Wszyscy dzisiaj zwyciężyliście, zwyciężyliście samych siebie przez to, że tu jesteście. Odważyliście się, powiedz, nie przestraszy was bieg. Natomiast statuetki musimy komuś wręczyć. Nie stać nas, żeby wszystkim wręczyć, jak chcielibyśmy. Więc uhonorujemy pierwszych chłopców i pierwsze dziewczynki w poszczególnych kategoriach. Zaczniemy od tych najmniejszych, bo one były pierwsze, więc pierwszeństwo mają one. Pierwsza dziewczynka, która wbiegła na metę w kategorii od lat 3 do 6. Była to Alicja Sienkiewicz. Alicjo, zapraszamy tutaj do nas. Wielkie brawa dla Alicji. Są dwie Alicje. Jedna? Chodź, Alicja, tutaj do nas. Z siostrą, to jest siostra, tak? Dobrze. Pierwszy chłopak, chłopiec, który wbiegł na metę. Kto był pierwszy? Jest? Nie? Ty byłeś, chłopczyku? Nie. Franek Kochner. Jest Franek? Proszę, Franku. Wielkie brawa. Zostańcie z nami. Później zrobimy pamiątkowe zdjęcie ze wszystkimi. Druga kategoria, dzieci od lat 7 do 10. Pierwsza dziewczynka, która wbiegła na metę, była to Martyna Tomczak. Brawo, Martyna. Chłopiec to Patryk Madajczak. Jest Patryk? Jest Patryk. Patryk już w cywilkach, bez koszulki. Zapraszamy tutaj, Patryku. Trzecia kategoria, czyli tu już były tak zwane kuny biegowe. Tutaj była już walka, słuchajcie. Tutaj widziałem nawet takie źle rozłożoną taktykę. Jeden wybieg tutaj zasłab, przesłab, stracił siły. Natomiast najlepiej rozłożyła siły z dziewcząt i pierwsza wbiegła na metę Martyna Koniuszy. Martyna jako pierwsza była chyba tutaj na stadionie, jako pierwsza dobiegła. Brawo. Wybrała sobie miejsce, zaklepała i tak się robi właśnie. To jest taktyka. A pierwszy chłopak, który świetnie rozłożył swoje siły, to Maciej Sikora. Bieg rodzinny, ale mamy też kategorię open, tak zwaną, open. I panów mamy na początku? Nie, dobra, mamy też panie, dobra. Pierwsza pani, która dobiegła, taka już większe dziecko trochę, powyżej 15 lat, powiedzmy, to Agnieszka Radwańska, zapraszamy. Jest Agnieszka. A gdzieś liczę około 17 lat. A pierwszy kawaler, który dobiegł tradycyjnie, to tradycyjnie Michał Grabicki. No ten już będzie miał z 18. W październiku. Jeszcze rodzinę mamy. No tutaj było. Tu mamy.
Nie wiemy, kto był pierwszy, ale damy radę za chwileczkę. No dobrze, ale nie, nie. Mamy, no pewnie, że ma, w klamerce jest, no. Mamy, oczywiście. Jako pierwsza rodzina, która zameldowała się na mecie, rodzina, która pewnie były trzy osoby, tak? Trzy były. To była rodzina Frąckowiaków. Wielkie brawa! Są. Opadł sił, wystartował. Ważne, że wystartował. Brawo. Idea tej imprezy to bieg rodzinny, to żeby rodzina razem wystartowała.